Q&A urodzinowe 2021, część trzecia. Karol, w pierwszej kolejności chcę podziękować za zaproszenie. Pozwolę sobie zadać dwa pytania. Oto one. Pytanie pierwsze. Podczas jednej z naszej dyskusji przyznał pan, że podobnie jak ja, jest pan konserwatystą i bliższe są panu idee narodowe niż kosmopolityzm. Jednak pana codzienny imidż, styl bycia czy ubioru dla niewtajemniczonych może świadczyć o pana lewicowych czy nowoczesnych poglądach. Chciałbym wiedzieć, z czego wynika ta różnica. A więc uprzejmie i serdecznie odpowiadam moją rozbudowaną odpowiedzią. Rzeczywiście mój styl na przestrzeni lat się zmienia. W szkole podstawowej nie miałem żadnego stylu. W zasadzie co rodzice kupili, to się ubierało. Ale mniej więcej od 7 klasy zacząłem wzorować się na moim bracie, starszym o 4 lata, i szukałem ciekawych markowych butów. Pierwsze moje buty mega to były Foreruny. Nowoczesne jak na tamte czasy. Wysokie zakostki, posiadające system piłeczek w stopie, no budziły zachwyt albo przynajmniej zainteresowanie postronnych osób. W szkole średniej kupowałem rzeczy markowe. Kolega mnie zaraził jeansami Levi's, więc odkładałem i kupowałem systematycznie kolejne pary. Proszę wiedzieć, że były strasznie drogie. Kosztowały na tamte czasy, a to naprawdę sporo lat temu, jakieś 229 zł i tego typu ceny. Więc musiałem się natrudzić, żeby uzbierać na każdą parę. Już kiedyś mówiłem na kanale, że w tym okresie mojego życia nabyłem też kurtkę skórzaną, w której w Poznaniu niewiele osób chodziło, zwłaszcza w moim wieku. Na studiach byłem skejtem. Szerokie spodnie, bluzy z kapturami, czapeczki z daszkiem, ale nie byłem typowym skejtem. Raczej to nie skejt typu deskorolka, a w kierunku gitar elektrycznych. Chodziło o styl muzyczny, połączenie rapu z metalem, bardzo popularny nurt muzyki zwany crossover, potem nazwano to rapcorem na początku XXI wieku. Pod koniec studiów wszedłem w styl sportowy i kupiłem serię rzeczy sportowych Nike. Przełomem był czas mniej więcej wraz z ukończeniem studiów, kiedy wszedłem w styl militarno-elegancki. Marynarki, koszule, płaszcze, kozaki, krawaty, rękawiczki porządne, to wszystko nabywałem systematycznie. Teraz po latach wracam do stylu sportowego, a więc mam dwie kompozycje. Kompozycję elegancką oraz sportową. Są to na pewno rzeczy Nike oraz rozszerzam swoje portfolio o firmę Adidas. Taka nowość na wiosnę. Nie chcę być niewolnikiem jednej firmy, będę chodził zatem przynajmniej w dwóch markach sportowych. Teraz mogę wrócić do pytania. Proszę zupełnie nie identyfikować mój styl czy ubranie z polityką, czy tym bardziej z ideologią. To prawda, jako historykowi bliski mi jest patriotyzm. Zawsze tak będzie. Szacunek dla przeszłości. Wartości konserwatywne też. Ale na pewno bliskie mi są, przynajmniej w ujęciu lewicy, podejście do zwierząt i wegetarianizmu, bo ciągle zwierzęta są traktowane przedmiotowo i niestety maltretowane. Nie chcę też być przypisany do nurtu, czy tym bardziej polityki. Dlaczego? Bo ja w tym nie partycypuję. Gdybym był w jakiejś partii, czerpał korzyści z bycia politykiem, to pewnie miałbym inny ogląd, ale nie dam się skłócić o politykę. Dlatego nie mówię o moich poglądach politycznych, zwłaszcza w mojej pracy, to się zupełnie nie godzi. Jako nauczyciel nie wypowiadam się w szkole o swoich poglądach politycznych, daję szerokie pole uczniom do prezentowania swoich myśli. Moja rola sprowadza się do głosowania. Zawsze, odkąd mam uprawnienia, chodzę do urny wyborczej,
głosuje począwszy od Rady Osiedlowej, skończywszy na wyborach ogólnokrajowych. Płacę podatki. Prawdę mówiąc, obecnie od państwa polskiego nie mam wsparcia czy ulg. Nie korzystam z ulg na mieszkanie, komunikację miejską, nie pobieram 500+ i tak dalej. Ale z drugiej strony wspieram programy państwowe. Cieszę się, że jest taki program pomocy dla rodzin polskich. Wiem, że są głosy krytykujące tego typu pomoc, ale proszę mi pokazać partię, ruch, który odważy się przed wyborami powiedzieć, że po dojściu do władzy zlikwiduje program 500+. Jest to niemożliwe. Taka partia nie wygra wyborów. To są po prostu realia, byśmy powiedzieli realpolitik. Cieszę się, że jestem samodzielny, mam możliwość pracowania i dzięki temu też płacę podatki. Podatki, cóż, trzeba płacić. Nie noszę bluz patriotycznych. Jeśli widzę ludzi, którzy mają, to dobrze. Jak ukazuję patriotyzm w taki sposób, to jest to dobry kierunek. Ja tego nie robię, ale gdy widzę w szkole ucznia, który ma bluzę na przykład z napisem Powstanie 44, to jest mi miło, bo wiem, że ta młoda osoba w ten sposób okazuje swój stosunek do patriotyzmu i przeszłości Polski. Drugie pytanie od szanownego Karola ma następującą treść. Jeśli chodzi o mecze piłkarskie, mam na myśli mecze Lecha. Woli pan zająć miejsce w kotle i cieszyć się całą otoczką, czy na trybunach neutralnych oglądać wydarzenia na boisku? Wybiera pan raczej mecze przyjaźni, czy też święte wojny i mecze podwyższonego ryzyka? Karol kończy dzięki słowami. Tak, od dziecka chodziłem na mecze Lecha. Trudno, żeby było inaczej, jeśli stadion jest blisko mojego zamieszkania. Od wielu lat jestem jednak biernym kibicem. Interesuję się piłką nożną, śledzę wyniki kolejorza, ale na mecze nie chodzę. Nie zobaczy się mnie w kotle ani na innych meczach. Ma się rozumieć, jako rodowity poznaniak kibicuję Lechowi. Cieszę się, że po tylu latach gra Warta Poznań i obecnie ma tak wspaniałe wyniki. Życzę dobrze obydwóm drużynom. Tak samo cieszyłbym się, gdyby mistrza Polski zdobył zarówno Lech, jak i Warta. Pamiętajmy, Warta jest starsza od Lecha o 10 lat i co najważniejsze, nie ma w Poznaniu żadnych antagonizmów na tle kibicowania. Mogę spokojnie chodzić w szaliku Lecha i Warty. I kto wie, może przyjdzie taki czas, że kiedy będzie możliwość, udam się na derby Poznania już niedługo. Choćby w tym roku albo w przyszłym 2022, kiedy Lech Poznań będzie obchodził stulecie swojego istnienia.